Czym jest złość i jak sobie radzić ze złością? Zgodnie z jednym z powiedzeń, serce nie sługa. To uczucia i emocje są sługami, mają swoją określoną rolę. Służą po to, żeby przekazać nam informacje, motywować do działania albo dać energię do tego działania. To dzięki nim wiemy, czy coś nam służy, czy nie. Mówiąc o złości, to ona pozwala nam dokonać wyboru pomiędzy postawą walcz lub uciekaj. Przy czym złość jest jak woda. Zależnie od swojej temperatury może ochłodzić albo ugotować. Liczy się czas i temperatura gotowania, czyli to od nich zależy efekt. To dzięki złości adrenalina wydziela się w naszym organizmie, serce zaczyna szybciej bić, a mięśnie zapinają się. To dzięki niej nasze ciało reaguje w ten sposób, żeby uciekać albo podjąć walkę. Przy czym warto odróżnić agresję od złości. Agresja jest zachowaniem, a złość to uczucie. Mamy prawo odczuwać złość, ale nie mamy prawa być agresywnym. Zachowania agresywne przejawiają się na kilka sposobów. Może to być agresja czynna, a więc kopanie, bicie, popychanie, ale także agresja słowna, kiedy krzyczymy, przeklinamy czy jesteśmy aroganccy. Jednak agresja ma też inne formy. Ignorowanie, obrażanie się, plotkowanie to również są zachowania agresywne. Dodam jeszcze, że agresja może być skierowana nie tylko na innych ludzi, ale również na samego siebie poprzez oskarżanie siebie, poniżanie, lekceważenie, niskie poczucie wartości czy czyny samobójcze. Złość może być korzystna. Tak, bo to ona informuje nas, że coś jest nie tak, że coś dzieje się niedobrego, że należy zareagować. Pozwala nam zauważyć własne granice. Pomaga w przetrwaniu, mobilizuje do walki o siebie, o innych albo walki o zmianę. To złość pomaga nam znaleźć rozwiązanie. Daje odwagi i energii do osiągnięcia celu. Motywuje nas do rozwiązania problemów tak, żeby to było w miarę szybko i skutecznie. Pozwala też zachować nam nasze bezpieczeństwo. Złość, która jest złością niekontrolowaną, może mieć jednak niekorzystny wpływ. Obniża zdolność racjonalnego myślenia. Powoduje, że nasze działania pod wpływem złości są przesadzone, wygórowane, przerysowane. Możemy zacząć dostrzegać zagrożenie tam, gdzie go tak naprawdę nie ma. Możemy motywować się do działania bez przewidywania konsekwencji. Działamy w amoku. Podsumowując, nierozpoznana i w pewien sposób niekontrolowana złość może doprowadzić do zachowań destrukcyjnych wobec siebie i innych ludzi. Kiedy mówię o tym, że warto kontrolować złość, nie mam na myśli kontroli nad uczuciami jako takiej. Nie chodzi o to, by pozwalać sobie na pewne uczucia, a pewnych nie wyrażać. Bardziej chodzi o coś, co mogę porównać do kierowania pojazdem, samochodem. Złość niesie w sobie energię, to tak jak pojazd, którym kierujemy. Kontrola nad złością to umiejętność kierowania samochodem. Jeśli nie dotkniemy kierownicy, nie będziemy w stanie zapanować nad nim. Na pierwszym zakręcie zderzymy się z przeszkodą. Jeśli będziemy jechać z góry i nie mamy kontroli nad hamulcami, samochód będzie się rozpędzał i łatwo o katastrofę. Jeśli jedziemy pod górę, również nie mając kontroli nad jazdą, nie mając kontroli nad pedałem gazu, zatrzymamy się. Cała sztuka prowadzenia samochodu polega na tym, żeby mieć wpływ na hamulec, gaz i kierownicę. Ze złością jest tak samo. Jeżeli popatrzymy na złość z punktu widzenia kontroli, to mamy wpływ tylko na kilka jej odcieni. Jesteśmy w stanie wpłynąć na swoje zachowania, kiedy jesteśmy poruszeni, zirytowani bądź czujemy gniew. Tracimy kontrolę nad złością, kiedy wpadamy w złość, wściekłość, furię lub szał. Chodzi o to, żeby w porę zauważyć narastającą irytację, poruszenie i nie dopuścić do poziomu, na którym nie będziemy w stanie zapanować. Nie wiem, czy znasz sytuację żaby. Jeśli włożysz żabę do gotującej wody, ona szybko z niej wyskoczy. Natomiast jeżeli włożysz żabę do zimnej wody i stopniowo będziesz podnosić temperaturę, żaba nie ucieknie, nie poczuje, że została ugotowana. Nie zauważy narastającej temperatury. Tak jest z naszą złością. Jakie mogą być trudności związane ze złością? Przeżywanie jej może mieć kilka przeszkód, kilka zaburzeń. Pierwszym z nich jest unikanie złości. Niektórzy z nas nie przeżywają złości troszeczkę na zasadzie takiego przekonania z dzieciństwa, że na przykład dziewczynki się nie denerwują. Unikają złości i nie uświadamiają sobie, że ją mają. To troszkę jak w mechanizmach obronnych. Zaprzeczamy, minimalizujemy, usprawiedliwiamy swoje zachowanie, swoją złość albo projektujemy ją na innych. W innym wariancie unikania złości nie podejmujemy żadnych działań, żeby tą energię gdzieś skierować.
Możemy czuć się zmieszani, odczuwać niemoc, że nie reagujemy, możemy podporządkowywać się, ulegać innym albo skierować złość przeciwko samemu sobie. Inny rodzaj zaburzeń to chroniczna złość, kiedy tej złości jest zbyt dużo. Jesteśmy nadmiernie wyczuleni na każde zachowanie, każdy sygnał, który może spowodować tą złość. Nie odczuwamy przy tym innych uczuć. Nasze zachowanie może wtedy skupiać się na tym, żeby wykorzystać okazję do złości. Mamy bardzo krótki spust. Możemy reagować w sposób bardzo intensywny. Może być też tak, że działamy w sposób przerysowany, nadmierny, raczej tracimy poczytalność i kontrolę nad sobą. Gubimy kontakt z otoczeniem, z sobą i reagujemy w sposób nadmierny. I tak, jak w braku kontroli, możemy nie umieć wycofać się z tej złości. Odczuwanie złości ma kilka etapów. Najpierw sobie uświadamiamy, że coś jest nie tak. Potem może pojawić się pobudzenie, skupienie uwagi na tym, co nas denerwuje. Następnie dopiero podejmujemy działanie, żeby przyczyny tej złości usunąć. Nawiązujemy coś w rodzaju kontaktu z tym źródłem złości. W końcu wycofujemy energię i przenosimy się na inny poziom. Możesz to zobaczyć na przykładzie jedzenia i głodu podczas zajęć. Jesteś na zajęciach, słuchasz wykładu i najpierw uświadamiasz sobie, że coś jest nie tak, że czujesz głód. Stajesz się pobudzony i skupiasz swoją uwagę na głodzie i nie słuchasz tego, co się dzieje. Ten głód jest zbyt silny, by go lekceważyć. Potem robisz coś, podejmujesz jakieś działanie, żeby zjeść i podczas jedzenia nawiązujesz kontakt z tym, co jest źródłem głodu. Odczuwasz w końcu nasycenie, najedzenie. I dopiero po zaspokojeniu tego, twoja uwaga wraca do tego, czym zajmowałeś się wcześniej. Możesz dalej słuchać wykładu, zajęć. Zwracam twoją uwagę na to, że czasami złość pokrywa inne uczucie. Mówimy na przykład, Polak głodny to zły, a więc głód może powodować złość. Czasami złość pojawia się, kiedy nas coś boli, kiedy czujemy się zmęczeni, kiedy się boimy albo jesteśmy samotni. Dlatego warto zastanowić się, co jest pod tą złością, jakie uczucie niesie z sobą, jaką informację. Reagujemy złością nie tylko ze wspomnianym przypadku głodu, ale pragnienia, zmęczenia, wstydu czy lęku, samotności, bólu, ale także w reakcji na pewne zachowania. Kiedy ktoś nas zaatakuje, mamy inne zdanie, kiedy nie możemy osiągnąć naszego celu, kiedy czujemy się źle, niesprawiedliwie potraktowani, albo kiedy ktoś ma wobec nas nadmierne wymagania. Jeżeli określimy, jakie zachowanie zbudziło złość, możemy podjąć działanie. A jak możemy poradzić sobie z tą złością? Przede wszystkim zauważmy ją, kiedy jeszcze mamy nad nią kontrolę, zanim przekształci się we wściekłość, furię czy szał. Po prostu obserwujmy siebie. Możemy podjąć rozmowę z sobą, zastanowić się, o co chodzi tak naprawdę. Możemy zrobić przerwę na ochłonięcie, kiedy czujemy, że naraz staw nas złość i przerwać ją. Dać sygnał, że potrzebujemy przerwy, wyjść z pokoju, odejść od źródła złości. Następnie wyładowujemy swoje napięcie, ale nie w sposób agresywny. Relaksujemy się, zastanawiamy się nad tym, co czujemy. Możemy wtedy pomyśleć o konflikcie, o powodach złości i dopiero kiedy jesteśmy spokojni, wrócić do pokoju i kontynuować rozmowę. Co możesz robić podczas takiej przerwy? Idź na spacer, weź gorący, zimny prysznic, porozmawiaj z przyjacielem, pobiegaj, żeby rozładować ten nadmiar energii. Może zanotuj to, co ci przyjdzie do głowy na temat konfliktu i jego źródeł. Ważne jest to, by złość była uczuciem, nie zmieniła się w zachowanie czy agresję. Możesz też zadać sobie kilka pytań. Co tak naprawdę mnie złości? Jak na tą złość reaguję? I co mogę z tym zrobić? Mam nadzieję, że ten film w pewien sposób odpowie na pytanie, które dostałem niedawno. Czy złość może być siłą budującą? Tak, każde uczucie jest stanem, który nas o czymś informuje. Natomiast budujące albo niszczące może być zachowanie, które podejmujemy pod wpływem tych uczuć. Każde uczucie jest budujące, jeżeli potrafimy rozpoznać, jaką informację niesie, jakiej potrzeby dotyczy i w sposób konstruktywny albo pozwalamy na przeżycie tego uczucia, jak na przykład żałoby, lub podejmujemy działanie ze źródłem tego uczucia, przyczyną, które je wywołało. W ten sposób budujemy kontrolę nad swoimi zachowaniami, nad ich zgodnością z naszymi normami i zasadami i wartościami. To nie uczucia niszczą lub budują, tylko zachowania, które pod ich wpływem podejmujemy. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.